Ania Kembrowska i Robert Oczga to studenci Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W ramach koła naukowego, do którego oboje należeli, a Ania była jego przewodniczącą, w sierpniu 1997 roku zorganizowano wyjazd naukowy do miejscowości Karłów w celu przeprowadzenia badań terenowych w Górach Stołowych. Ania i Robert nie docierają w umówione miejsce. Nie dzieje się tak zarówno w dniu, w którym przyjeżdża pozostała grupa studentów należąca do tego koła, ani kolejnego dnia. Informacje o tym, co się stało, wreszcie nadchodzą. I mimo, że pewne kwestie zostaną wyjaśnione, to rodzą się nowe pytania. Przede wszystkim, kto i dlaczego? Po więcej zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTube i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.